coś dzisiaj było nie tak, uważam. Zawodnik, który nie chciał walczyć, próbowali go zmusić do walki. Nie możemy nikogo do niczego zmusić, tak? Ja bardziej o swój kanał na YouTubie dbam niż o tą federację, bo to nie jest moja federacja. Bo oni mówią tak, jednego dnia dobra, odwołane, już walczysz w czerwcu, spokojnie, nie? Następnego dnia dzwonią, a może jednak, Amadio, może jednak, może więcej pieniędzy. Mhm. Mi chodzi po głowie teraz taka walka 2-2. Siemanko, ekipa SFD, jesteśmy na konferencji Fame MMA w Łodzi, tydzień przed galą. Zobaczymy, jakie będą dymy, porozmawiamy z zawodnikami, porozmawiamy z potencjalnymi zawodnikami. Zobaczymy, co tu oferuje tutejszy catering i będzie fajnie. No generalnie konfa jest trochę stypa, nie można robić wywiadów na razie, musimy czekać do końca i też czekamy na burgery, których nie ma, bo chciałem zrobić bardzo recenzję i nie mogę, więc jestem bardzo negatywnie nastawiony, bo ani jedzenia, ani wywiadów, wiecie o co chodzi. Dymów też nie ma, także na razie oceniam konfę na 3/10. Powiedz mi, Arku, jak przygotowania, bo widzę, że cały do czas... Do czego jesteś... przygotowania? Ale, znaczy, no właśnie nie wiem, właśnie chcę cię zapytać, bo jesteś w treningu cały czas i czy się coś szykuje, ale zanim jeszcze to wytłumacz mi, o co chodziło z Prime'em, że na karcie walk na początku byłeś ty z Mateuszem Murańskim zestawiony. Czy to w ogóle coś miało do tego dojść, czy oni się pierdolnęli? Bo serio była karta walk. Oficjalna karta walk? Tak, na Instagramie. I na oficjalnej karcie walk byłeś właśnie z nim zestawiony i miałem taki, wiesz, mindfucka, nie? No nie możliwe. Nie, poważnie. Ja o tym nie słyszałem w ogóle. Bo ja pamiętam, że czekałem na konfę pierwszą i właśnie wszedł Murański i kurwa nagle, wiesz, była taka cisza, nie? Ja mówię, o co chodzi? I on wtedy nie miał przeciwnika jeszcze, bo jeszcze nie było ustalone to. Czy nie wiesz nic? Nie, to jakiś przez przypadek albo specjalnie to zrobili, żeby podkręcić pewnie. Ja nawet nie doszło do mnie, pewnie, że pierwszy raz w tym słyszę. Także nie wiem. A czy się przygotowuję? Wiesz co, nie, no wróciłem już do jakichś tam treningów. Nie można tego nazwać przygotowaniami. Robię 5 jednostek gdzieś tak w tygodniu, czyli jeden trening dziennie mniej więcej. Tyle, no na razie nie mogę mówić kiedy walczę, no ale nie walczę na tej i chyba na następnej też nie zawalczę. Dopiero zawalczę na 15. Tak się spowoduje. Chociaż całkiem możliwe, że może na przyszłej coś wymyślę, ale to będzie inna walka niż ta, która mam podpisany kontrakt. Ale to w jakiejś konkretnej kategorii wagowej, czy masz konkretnego przeciwnika i jakby znaczy, ta waga... Mam podpisany ogólnie już kontrakt, mam zawodnika, ale no nie mogę o tym mówić, to jest walka, która miała być, kurwa, nie wiem, czy mogę mówić, no mogę, miała być na narodowym, ale nie ma narodowego, no. I przez to spadło, no i na razie nie ma walki. Ale nie mogę mówić nic więcej, bo mam... Ja tajemnicę. Chyba wiem, ale też nie będę mówił. Także będę udawał, że nie wiem. Tak, ostatnie pytanie, bardziej lightowe. Co według ciebie jest najgorsze albo najbardziej denerwujące w byciu no, influencerem, szeroko ujmując? Wiesz co, cokolwiek nie robisz, to wszyscy ci mówią, że skam, że się sprzedałeś. To mnie na przykład teraz wkurwia strasznie, bo cokolwiek nie zareklamuję, bo ja naprawdę mam dużo NFT też na przykład, wiesz, ale NFT akurat nie jest żadnym skamem. To, czy to jest coś wartościowe, czy nie, to już przed chwilą tutaj właśnie tłumaczyłem też chłopakom też do kamery, że to jest trochę, wiesz, NFT obrazek, to jest trochę jak sztuka, wiesz, to jest obraz, to jest warte tyle, ile ktoś za to jest w stanie dać i tyle, to nie jest, wiesz, to nie ma żadnej innej wartości, a ktoś mówi, że to jest skam. Skam to jest, jak ktoś ci zabiera pieniądze i spierdala i z tego nie masz, to jest skam, a tak to wiesz. A propos skamu, bo właśnie pamiętam, że nie wiem jak to się rozwiązało, bo ty chyba dostałeś taki pistolet, wiesz, masujący. Dostałem, tak, wiesz co, ale popierdoliłem to. Inaczej, zamówiłem z Chin pistolet, był bardzo podobny jakościowo, napisałem do tej firmy, że to jest praktycznie identyczne, oni napisali, że żebym zrobił takie porównanie, nagrał ten filmik, że nawet mi zapłacą, ale żebym zrobił porównanie. Ja mówię, ale porównanie to jest to samo. No ale proszę cię, żebyś napisał i opowiedział, że tutaj masz większą gwarancję, tutaj masz rękojmi, tutaj się zepsuje końcówka, to ci dosyłamy. Mówię, no ale no za 200 w sumie tak naprawdę dolarów więcej, to kupisz te dwa takie pistolety, kurwa, i 200 zł, bo sorry, bo to 400 zł. Kupisz te dwa, drugi taki pistolet i masz dwa i to cię raczej nie zepsuje, więc machnąłem tym ręką, już przestaję, nie reklamuję tego, pierdolę to. Chociaż to naprawdę jest dobry, znaczy był, ja mam ten produkt, używam go, jest dobrym produktem, tylko na AliExpress kupisz go 200 taniej. No tak, no i to też nie jest jakby skam, no bo to jest po prostu kupisz taniej, sprzedasz drożej, nie? Tak, to jest biznes. Stary, 1:1, naprawdę 1:1, a widzę, że reklamowałem to influencerzy tam, widziałem, że to jest dokładnie ten... I kurde, ale pomimo tego, że to nie jest skam, fajną stawkę dostałem, kurwa, nie chcę tego zareklamować, no bo jednak to nie jestem przekonany do końca. Jeżeli ktoś można kupić taniej, to dlaczego ktoś ma zapłacić za to więcej, nie?
Okej, okay, a teraz jak chodzi o tą galę, to czy jest jakaś walka, na którą czekasz? Prócz oczywiście Szeligi, no bo to oczywiste jest, ale prócz Szeligi, to czy jest jakaś walka, którą czekasz i nie możesz się doczekać? Albo czy jest na przykład tutaj potencjalny przeciwnik? Przecież na potencjalny przeciwnik chodzi, bo mi chodzi po głowie teraz taka walka 2 na 2. Chciałbym normalna parkę. Właśnie przed chwilą rozmawiałem w ogóle i dogadaliśmy, on chce tej walki. Jak i mój kolega klubowy Salim, który jest byłym zawodnikiem UFC, i on i Władca Piekieł 2 na 2, tylko w takiej formule, że są dwie równoległe walki. Zaczyna Salim z nim i ja z Ferrarim. Jeżeli któryś to wygra, to drugi nie może pomóc temu, tylko czeka po prostu na rozwiązanie. Jeżeli jego przeciwnik przegra, to może za niego wejść, a jeżeli wygra, no to są tak jakby 2-0 i wygrywamy, wygrywa team. I w tą stronę i chcę w to iść. Rozmawiałem z wszystkim Rozparą, też mówił, że to jest ciekawe i o tym może być głośno. W ogóle w całym świecie UFC zawodnicy na pewno spojrzą na to, kurwa, dwóch zawodników UFC bije się bije na jakiejś freakowej federacji z dwoma freakami. To jest ciekawe i będę chciał doprowadzić do tej walki, więc może się uda, że tą walkę jeszcze wcześniej się do tego doprowadzi. Czyli ona nie jest zaklepana, tylko jeszcze nie, jest jakaś... Ja tu myślę, już przegadałem z wszystkimi, wszyscy są zainteresowani. I Ferrari, i Parkę, mam to nawet nagrane, i Krzysiek Rozpara, i ja w sumie i Salim, więc wszyscy są zainteresowani, teraz trzeba tylko dogadać się, jakie pieniądze, ja mogę to zrobić za pół darmo, serio, bez kitu, dla samego tego, że będę na jednej, kurwa, no, z dwoma byłymi zawodnikami UFC będę w jednym momencie w oktagonie, człowieku, dlatego bym to zrobił, a nie dla pieniędzy, to będzie mega zajebiste. Dobra, to dziękuję Ci bardzo. Dzięki. Witamy z Sutonatora. Cześć. Powiem Ci, że chyba jestem boomerem, bo mnie w chuj bawią Twoje żarty. Ty jesteś kurwa cringe'owym boomerem, brawo. Zanim będę Cię pytał jakiekolwiek walki, to bym chciał Cię zapytać, z kim Ty kurwa sparujesz, że taki poobijany chodziłeś? No jest taki Kacperek, 3 lata kickboxing, chłop 120 kg, 2 metry ponad. No i tam ciężko mi było mi się do niego dorwać i tam dostawałem głównie tam lewym, na prawą stronę miałem obitą, a ucho to tam z zapasów, no. Jakie to uczucie? Dostać w ryj? Znaczy raz, że dostać w ryj, a dwa, że jakby wiesz, zacząć nagle treningi na poważnie, można powiedzieć. Powiem tak, kurwa, to jest... Ja po prostu chciałbym wygrać, też dlatego, że chciałbym dalej to robić, ponieważ jak o 9:30 już dostajesz w pierdol, to ten dzień już nie będzie gorszy. Rozumiesz? To jest taka recepta na dobry dzień, zacząć go, kurwa, od wpierdolu. Naprawdę, polecam każdemu. Życie boli, kurwa, ogólnie. Ale jak sam na siebie ten ból po prostu z rana już ściągniesz w postaci pięści twojego przyjaciela, to potem już nie boli tak samo. Naprawdę. I to nie jest żart. Takim trochę męczennikiem jesteś. Nie, wydaje mi się, że to mnie to po prostu relaksuje, nie? Jak jestem taki obity, wychodzę z treningu, trochę pokory człowiek też nabiera. Oczywiście jak człowiek wygra, czy jakąś tam wymianę, czy ten, co mi się często nie zdarzało niestety, ale czasami byłem blisko, to też fajne uczucie, no. No tak, no ale lepiej z lepszym sparować niż z gorszymi tak naprawdę, no bo wiadomo, że lepiej przegrać i się nauczyć, niż wygrać i się po prostu tylko cieszyć z tego. Zwłaszcza, że to nie było tak, że na przykład, no nie wiem, wpadłem w duszenie, to nie było tak, że kończymy zabawę, tylko jeszcze kilka rund właśnie za karę jeszcze, nie? Także to nie jest tak, że przegrywa się do domu, tylko musisz cały czas próbować z nim wygrać, nie? A gościu nie odpuszcza, nie? Więc no, zajebiste, no obsrany byłem strasznie przed tymi sparingami, taki, że kurwa, no przecież, ale potem myślałem, dobra, nie zabije mnie, a fajnie, jak mówiłem, fajnie się czuję po, więc szedłem w końcu, nie? A jak w ogóle nastawienie do walki? No psychicznie na pewno dobrze, jak zostałeś obity na macie, no to już tej walki z Jepczanem po tym się nie boisz, ale w ogóle jak masz nastawienie? Znaczy nie mam czegoś takiego, że on mi zrobi krzywdę, no. Mhm. Chyba, że naprawdę pizga jakieś takie sierpy, których nie pokazał nigdzie, albo mi high kicka sprzeda. Ale tak ogólnie taki zwykły wymian to się absolutnie nie boję, bo najwyżej będę miał rozjebany ryj, złamany nos i coś takiego, nie? Boję się jakichś kurwa swoich głupich błędów na pewno. Mm-hmm. To wiesz, to debiut jest, nie? Jak mi najpierw, jak mnie odjebie, nagle zacznę jakieś głupoty robić, to jest problem największy przy debiucie, nie?
A jak ogólnie oceniasz, bo wiadomo, że jesteś osobą, która zaczynała w internecie, jakby jeden z pierwszych influencerów, można powiedzieć jeden z największych influencerów, to jak teraz oceniasz po 10 latach, no bo to się bardzo zmieniło, jakby to, na czym się ludzie wybijają, to jak bardzo szybko się wybijają, że teraz wiesz, ktoś się pojawi, no zazwyczaj przez kogoś promowany i nagle w ciągu roku wjedzie prym. To jak w ogóle oceniasz taką, powiedzmy, scenę influencerską w Polsce? No są różne drogi wybicia się, no można dłubać tak jak my w kontencie i szukać tego swojego wirala, a można być po prostu czyimś znajomym, no. A można odjebać coś tak grubego, że wszyscy na ciebie spojrzą, a potem to kontynuować. Ale niestety w każdej z tych dróg musi być ta kontynuacja, nie możesz usiąść sobie na laurach. Więc nawet jak na chwilę będziesz popularny jesteś, to większość osób znika po prostu. Bo nie są takimi atencyjnymi kurwami jak ja. Ale jak jesteś takim atencjuszem z urodzenia i masz nisko samoocenę i musisz się podbudować byciem w internecie, bo umówmy się, tak często dużo no tak. To po prostu musisz być uparty, konsekwentny i powtarzalny, no niestety. I to jest twoja rada dla osób, które na przykład chcą być youtuberami, chcą się wybić, czy jeszcze byś coś mógł tak zdradzić, jako osoba, która powiedzmy też pomagała innym? Jak wam się wydaje, że wasz pomysł jest za głupi, to nie jest. Jak się, naprawdę, po prostu uwierzcie w swoje pomysły, bo jesteście jedynymi ludźmi na świecie, którzy są wami i naprawdę bardzo potrzeba oryginalności takiej, bo strasznie dużo ludzi po prostu powtarza to, co jest w Stanach albo w Polsce i ta scena się robi taka do pożygu trochę, nie? Więc wierzcie naprawdę w swoje pomysły i się nie wstydźcie samych siebie. A co myślisz o OnlyFans? A nie, no fajna platforma, no, że wiesz, no nie tylko do jakichś erotyków, ale ostatnio właśnie myślałem, że ogólnie będąc na przykład osobą popularną, nie wszystko chcesz na Instagrama wrzucać, naturalna ewolucja, myślę, że bardzo fajne, nie? Znaczy właśnie mi się wydaje, że za mało jest influencerów, zwłaszcza na przykład, nie wiem, płci męskiej na tej platformie, która wrzuca powiedzmy ekstra content, który nie jest związany z erotyką, tylko wiesz, że właśnie to są dodatkowe materiały dla widzów. Słuchajcie, no biznes jest biznes, jak ktoś za coś chce płacić, to kurwa, to dlaczego mu tego nie dać, no? Pytanie jest, czy warto na to wydawać pieniądze, ale to jest zupełnie inna dyskusja. No to wiadomo, to nie ma co dyskutować o tym. To kurwa, każdy wydaje na co chce i dokładnie, na głupoty wydaje. Dokładnie tak. Mam tu jeszcze listę głupich pytań. Dawaj. No, myślę, że idealnie się do tego nadajesz. Bo jesteś głupi. No to ty powiedziałeś. Jeb prawego. Dobrze, to powiedz mi tak. Jaki jest najgorszy zakup, jakiego kiedykolwiek dokonałeś w życiu? O kurwa. O Jezu, za dużo pracowników abstrahuję. Nie, no ludzie, ale jesteś brutalny. Nie, ludzie mogą być złą są złe rekrutacje. Były dziwne kanały. Kurwa, kupiłem taki oczyszczacz powietrza. I powiem ci, ja jestem takim wieśniakiem, że ja nie. To powietrze jest takie same i dla mnie to, jak ja nie widzę efektów, to go nie uruchamiam. To kosztowało 2,5 pierdolone tysiące złotych i leży na balkonie i mi się wydaje, że on teraz więcej kurzu zbiera, niż by zebrał sam, wiesz co chodzi. To było głupie, nie? Jakie było, duże słowo, randka, ale takie najgorsze spotkanie, nie wiem, randkowo z fanką, cokolwiek. No to na pudelku jest ta historia przecież. Skończyła się szybko, romantycznym wypierdalaj z mojej strony i tyle. I nic więcej poza tym nie było. No, oprócz kurwa artykułów na portalach plotkarskich i kurwa afery ze starą na chacie i tak dalej. Tak to nic, kurwa. No to nic można powiedzieć. No, nie. No ja powiem ci, w dzisiejszych czasach z tym, co się dzieje w internecie i co influencerzy odwalają, to mam wrażenie, że te wszystkie dramy sprzed 5-6 lat, to by się, wiesz, pod dywan w ciągu dnia. To mojej dziewczynie, kurwa. Na nią to nie działa argument, że kochanie, ale chociaż inni, kurwa... Ale on 14-latkę tam... No, dokładnie, no przecież tam miałaś 19. Nie. Się zaczęła teraz treningi, niedobrze. No to nie. Dobra, to jaki masz taki wstydliwy nawyk, albo coś, czego właśnie... No głupio ci, że to robisz, chciałbyś przestać, ale... Okej. Wiesz co, skubię paznokcie, zamiast je obcinać. Siedzę na kanapie i skubię i wyrywam, kurwa, i jeszcze czasami zostawiam na tej kanapie. To jest, zamiast je po prostu pójść do, jak to się mówi, pediatra od stóp? Nie. Pedolog? Pedolog też jest od czegoś tam. Podolog. To jest pedikir. Na pedikir pójść, kurczę, i sobie te paznokcie ogarnąć, nie? No ale to japczanowi wsadzę
usta takiego grzyba, to się zżyga i będzie koniec, kurwa. Powiedz mi, co jest najgorsze w byciu influencerem? Jakby wiadomo, że to wszystko jest zasięgi, pieniądze, sława i tak dalej, wiadomo, że to zawsze jest druga strona medalu i co jest takie według ciebie najgorsze w tym wszystkim? Pierdolenie się w sytuację, w której nie masz kontroli nad swoim wizerunkiem, czyli na przykład tak jak się wpieprzysz z jakimś kontrahentem nieuczciwym, który po prostu twój wizerunek zniszczy, bo będzie chciał oszukać. Jak ja chcę oszukać, to ja poniosę tego konsekwencje, ale gorzej jak się dasz wkręcić właśnie w taki niekorzystny układ, gdzie tracisz, druga osoba zyskuje, a ty kurwa mało możesz z tym zrobić, a i tak zbierasz cięgi. Dobra, to ostatnie, jakim byłbyś słodyczem? Kurwa, no ptasie mleczko, strawberry shake z zamrażarki, polecam. Polecam. Musimy spróbować, także dziękuję bardzo. Trzymaj się, dzięki. W skrócie, jak jesteś przygotowany do walki psychicznie przede wszystkim, bo fizycznie widzę, że wyglądasz lepiej na pewno niż przed walką z bonusem i widać, że jesteś taki, powiedzmy, bardziej kurwa fit, nie? Dzięki. Nie, ja jestem dobrze psychicznie przygotowany, tylko wiesz, nudzi mnie już kurwa ta otoczka cała, 15 konferencja, tutaj ludzie się kłócą 15 razy o to samo, kurwa, inni wymyślają, już mi się nie chce, kurwa, tego wszystkiego. Na walkę jestem fajnie przygotowany i nawet jej wyczekuję. Co, już kurwa tydzień czasu został. Wiedziałeś, kurwa. Tam się dzieje. No, oni bardzo potrzebują tych walk. Mhm. Ja może jakbym potrzebował, też bym taki był. Ale dla mnie to taki dodateczek, wiesz. Ja bardziej, kurwa, o swój kanał na YouTubie dbam niż o tą federację, bo to nie jest moja federacja. Ale ogólnie spoko, bo fajnie się czuję, fajnie, nie? A propos właśnie kanału na YouTubie, to jakbyś miał tak powiedzieć, jaki jest taki, powiedzmy, sukces, co stoi za tym, że ludzie na przykład ciebie oglądają, a kogoś innego nie oglądają? Nie wiem, bo mnie lubią. O, bo mnie ale lubią. Ale dlaczego cię lubią? Bo ja jestem normalny, nikogo nie udaję. Każdy kurwa tu udaje jakiegoś, wiesz, chuj wie kogo. A ja jestem taki, jaki jestem. Ja mówię tak samo zawsze, czy mam dobry humor, czy zły, czy w necie, czy nie. A tutaj, słuchaj, ja znam tych chłopaków, kurwa, wszystkich, znam ich normalnie. To jest całkiem co innego, kurwa, co ci się odpierdala. Ja jestem taki sam wszędzie. Właśnie, można zobaczyć po komentarzach, że wiesz, zawsze jak jest jakaś konfa, albo czy Fame'u, czy czegokolwiek innego, że właśnie jak jest taka spokojna, wszystko jest okej, no to jest, że jest nuda. Z kolei jak drą mordy, to jest, że poddymiają specjalnie. Ale, no, albo że, wiesz, oni potem będą pisać, że ale ustawka, ale ten, kurwa, i se konia walić do tego. Nie wiem, kurwa, jeszcze ci detektywi, kurwa, internetowi, którzy, wiesz, w myślach mi czytają, na przykład, stary, ja mam katar, a oni mi piszą, że wiesz, że ja naćpany, kurwa, albo coś takiego. No to nie, akurat nie mi, bo ja wyglądam w miarę normalnie, ale tam na przykład dla mojego kolegi no stop piszą, że wiesz, że on na furany chodzi, no nie, bo ma kurwa krecie oczka, no nie. Wiesz, chuj wie o co chodzi tym ludziom wszystkim, tak na dobrą sprawę. Albo jak wiesz, ktoś się z kimś pokłóci w tym necie i oni już milion teorii dlaczego, nie? Albo kto jest z kim w związku? Kurwa, weźcie się, ogarnijcie. A mnie, myślę, ludzie lubią dlatego, że mnie stary podchodzisz, pytasz, ja odpowiadam. I ja jestem taki sam wszędzie. Ogólnie jak właśnie był Cage, to widziałem, że jak była mowa czy o aferze budowlanej czy o lodowej, to ty miałeś taką minę, jakbyś był mocno zniesmaczony i taki, że nie wiedział, gdzie jesteś. No dokładnie. Kurwa, wiesz, nagrywać, w sensie ja nie mam nic do tego, co, nie wiem, kurwa, co tam dokładnie było, ale wiesz, tu stoi chłop, obok niego ty, kurwa, próbujesz coś zaruchać, ci nie staje, o chuj tu chodzi, nie? Ja to nie moje jakieś klimaty, kurwa, jeszcze nagrywanie, jakiś imprez takich. A to rozumiem, że wcześniej się nie spotkałeś, na przykład, że influencerzy tak odpierdalają, czy... Ja się nie spotykałem z influencerami wcześniej. Mam kolegów, z którymi sobie, wiesz, spędzam czas. Wymyślają. Brawo, Voxel! Metrowa klatka w budce telefonicznej na dachu wieżowca. To i to ją. No. Nie znałem, wiesz, ja mam kolegów normalnych, ja teraz poznaję tych ludzi. No kurwa, i widzisz, to różni są ludzie. Czyli trochę cię to przerasta. Nie, w sensie, może nie przerasta, ja tylko nie twoje klimaty. Ja nie będę na siłę, wiesz,
jeżeli to nie jest mój klimat, to co ja tu wiesz, będę na siłę kombinował. Ja sobie przyszedłem zawalczyć waleczkę, kogoś interesuje, to możecie sobie obejrzeć moją waleczkę. Jeżeli was nie interesuje, to wypierdalać i nie oglądać. To możecie nie oglądać. Jeżeli was interesuje cały Fame, no to nie wiem, możecie kibicować na mojego przeciwnika, albo kurwa jednym okiem oglądać tą walkę, żeby mnie nie było widać. Tak. Ogólnie oglądałeś wcześniej Abstrahuję? Tak. I jak się w ogóle czujesz tak wewnętrznie z tym, że będziesz walczył? Ale ja wszystko oglądałem. Ogólnie zawsze byłem na czasie i wiedziałem mniej więcej co tam. Dużo bardzo oglądałem YouTube'a, Twitcha. Bardzo dużo. Jak się czuję? Ja ogólnie się bardzo dziwnie czuję, może nie w przypadku Abstrahujów, ale wiesz, na przykład w przypadku, że ja grałem bardzo dużo w Metina, na przykład, wiesz, Nitro miał serwery, Nitro kiedyś na tych polskich serwerach tam dużo grali z chłopakami, z Pompa Teamem i wiesz, i to, że ja sobie teraz jadę do Isamu, którego tam oglądałem kilka lat temu, albo wiesz, u Marcina sobie oglądałem też w tle, jak grałem Ksaja i wiesz, pofreestylowałem coś i tak dalej, potem pograliśmy się, poznaliśmy. To jest fajne to jest, ale jakoś tak może ja jestem trochę jakiś burowaty albo jakiś, nie wiem, ale ja jakoś nie mam takiego podziału, no nie, że wiesz, influencer, kolega, nie? Tylko dla mnie jakby, mimo że wiesz, poznałem Marcina, on był już streamerem, ja nie, znaczy ja małym bardzo, to dla mnie to od razu takie koleżeńskie bardziej te, nie, że tam ktoś jest youtuberem czy kimś. Nie byłeś łasą na zasięg kurwą. Nie, to nie chodzi o to, że na łasy na zasięg czy coś. Nawet kurwa nie pomyślałem. Rozumiesz? Chodzi o to, że ja się cieszyłem, że wow, mam z kim pograć, kurwa, nowy kumpel, nie? Tutaj sobie, wiesz, spotkałem się z kimś pogadałem, pograłem i tak dalej. I wiesz, i tak jakoś poznaje się nowych ludzi. Część jest bardzo w porządku w tym internecie, a część jest totalnie, kurwa, odszczepiona, naćpana, kurwa, jakaś inna i ja w ogóle nie w moich klimatach, nie? A część jest naprawdę bardzo fajnych ludzi i fajnie się z nimi spędza czas i rozmawia. Jeszcze na koniec, żeby już cię nie męczyć, to jak się zapatrujesz, bo ja ogólnie zauważyłem wśród influencerów coś takiego, że przez to, że wiesz, właśnie każdy z każdym chce coś robić, żeby coś wyciągnąć dla siebie, to że to jest bardzo zamknięte grono, że wiesz, że jeżeli to nie jest tak, że na przykład wy macie ekipę swoją, nie? To że bardzo ciężko byłoby do was dotrzeć i wyjść z zewnątrz, że tak powiem, nawet dla osoby, która powiedzmy nie chce tych zasięgów, tylko po prostu chce jakby was poznać. I ogólnie co ty pierdolisz? Trzecia w nocy jak jest i mam streama, normalnie se ktoś pisze na czacie, na przykład jak nie mam z kim pograć i se normalnie wchodzę i z nim gadam i gram. Wystarczy być aktywny. No ty tak, nie? Ale ogólnie chodzi mi o influencerów tak generalnie, nie? Że to jest bardzo zamknięte towarzystwo. Czy nie zauważyłeś tego? Instagramowi influencerzy i ten, tak, oni tam se razem balują, razem se tam kurwa ruchają, płatki sprzedają i tak dalej, nie? Także tam płatki się śmieje, bo Team X miał, nie? A teraz na co lubię. A teraz lubię. No i wiesz, oni jakby instagramowe te grono, to tak, to tam ono jest jakoś, się razem bawi, razem ten. I ogólnie, tak, ogólnie z Instagramu to co bardziej celebryci? Tak, tak. A Twitch czy... Ale oni też po niektórzy są zabawni, nie? W ogóle ja się dziwię, taki kontrast jest, na przykład jak rozmawia z kimś na żywo, a ten, dziwne, śmiesznie. Dobra, to dzięki wielkie. Spoko. Sytuacja generalnie jest bardzo napięta tutaj na backstage'u, to wam powiem, bo tego nie zobaczycie na konferencji. Otóż Amadeusz Ferrari, no jak pewnie wiecie, ma kontuzję i chce po prostu zmienić cały scenariusz walki. Nie wiadomo jeszcze dlaczego, ale też ciekawym jest, że wszyscy tutaj pracownicy są no bardzo w takim napięciu, zarówno i Krzysztof Rozpara i tutaj właśnie którzy chodzą, to jest naprawdę napięta atmosfera i ktoś coś chyba przeskrobał, ale to nie wiadomo co, spróbujemy się dowiedzieć. Słuchaj, no, bo ty grasz w pokera, no, i patrząc co tu się dzieje, no, mam wrażenie, że pokazujesz skille pokerowe, jak tu zagrać na przeciwniku psychicznie, żeby go dojechać i wygrać większą pulę.
Że, ale że swoje warunki, czy co? A czy nie, ogólnie chodzi mi o całą sytuację dzisiejszą, że jakby... Kurwa, nie wiem, nie akurat tutaj nie rozkminiałem, szczerze mówiąc, wolałem się inaczej zachować, wolałem właśnie być tak energiczny i wykrzyczeć, kurwa, ja pierdolę, męczycie mnie od 10 dni, co wy odpierdolacie, dajcie mi święty spokój, kurwa, czego nie rozumiecie, że jestem kontuzjowany, bo oni mi mówią tak, jednego dnia, dobra, odwołane, już walczysz w czerwcu, spokojnie, nie? Następnego dnia dzwonią, a może jednak, Amadio, może jednak, może więcej pieniędzy, a może, kurwa, coś, a ja mówię, kurwa, kontuzjowany jestem, to może inna formuła. Najpierw raz zaproponowali taką, na którą się zgodził One Fist, no trzymamy się tego i się napierdolamy, tak? No ale też głupota, wiadomo, że mówię, no, za taką kasę, kurwa, mogę się zgodzić, no czemu nie, skoro zrobimy rewanż w czerwcu, no ale nie dochodzi kontuzja, a to jest najlepsze, że to badał mnie ich lekarz, kurwa, więc ja sobie tego z dupy nie wyssałem, tak? No wiadomo, że już minęło 10 dni, opuchlizna zeszła, tak? To na przykład jak masz skręcone kolano, załóżmy, też nie chodzisz, ale też nie ma takich, kurwa, objawów, bo to badanie zajebiście wyglądało, złapał stopę, poruszył tak palcem, boli. Aha, no dobra. Nie ma klinicznych objawów, wiesz. No nie było tam jakiegoś wielkiego krwiaka. Powiedział tylko, że w tym miejscu, gdzie mam haluksa właśnie, ale to powiedział, że nie wie, czy to genetycznie, czy mam haluksa, no. No śmiesznie to brzmi. Ale ogólnie, ogólnie Wardęga też były troszeczkę na ich korzyść, nie? A co ci ciekawostkę mogę pokazać, jak miałem spuchniętą tą stopę, tak kurczę, raczej nie chciałbym się publicznie pokazywać stopy, ale mogę tobie, żebyś prywatnie wiedział, przynajmniej, że w chuja nie lecę, tutaj mam na przykład nagranie, nie? No rzeczywiście. No, wiesz, zobacz, tutaj jest, kurwa, żyły, wszystko. I kiedy to było? No, Wardęga powiedział, że małe, ludkie, lekkie spuchnięcie. No, ja nie twierdzę, że było to Bóg wie co, ale nie, no była. I to było 11 marca, mam nagranie. 11 marca, więc 11 marca musiał być. A to na sparingu, na tarczach? Sparingu, wiesz, no. Ale nie, że kopnąłem akurat, kurczę, wydaje mi się, że odrzut robiłem, jak mi chłop w nogi wchodził i że palce mi się tak zawinął i wiesz, i że na pełnej po prostu w dół poszedłem, no. Dobra. Jak jesteś nastawiony ogólnie teraz? Kurwa, bo ja ogólnie jestem taki nastawiony, że ja bardzo smutny byłem o jakieś 10 dni, bo ja byłem pewny, że kurwa, ja miałem coś takiego, że człowiek chce, a nie może, nie? I za każdym o nich telefonem to miałem coś takiego, może jednak, dobra, wiesz co, i 3 razy byłem na treningu, pójdę, sprawdzę, może już jest dzisiaj lepiej, i byłem na tym treningu i co, i na 3 treningi, ani razu, za 3 razem udało się 15 minut, bo wcześniej jednak nie dawałem rady, nie? Także no, kurwa, sytuacja jest skomplikowana. Dla mnie najgorsze jest to, że federacja przyjęła do wiadomości, że ja kategorycznie odmówiłem, że już, no nie, jestem kontuzjowany, więc zrobili taką narrację, cwaniaczki, nic ci, kurwa, nie jest, na pewno, wychodź tam. Ale ogólnie po takim miałeś jakiś kontakt, albo federacja się kontaktowała z nim, powiedzmy, te 10 dni temu? Kurwa, to przez wszystko, od menadżera do włodarzy, od włodarzy do drugiego menadżera, a stanęliśmy sobie twarzą w twarz, no bo i tak sytuacja jest napięta, ja dzisiaj nie mam... Jakby tak, mam agresję do niego zawsze, ale ta sytuacja była taka, że no mi było po prostu głupio i przykro, no kurwa, wiesz, weź tu powiedz tym wszystkim ludziom, tak, jesteś najważniejszą, powiedzmy, potencjalnie najważniejszą, no, walką, wszyscy się, kurwa, jarają, ja pierdolę to już za tydzień, a weź teraz i wyjść im powiedz po tym wszystkim, co się wydarzyło, wiesz co, a my, kurwa, stopa napierdala, ja ledwo chodzę, jednak się nie będę bił, nie? No wiesz, to jest, nikt tego nie chciał zaakceptować, ja też nie chciałem tego zaakceptować, ale co ja mogę, kurwa? Co ja mogę, jak jest, wiesz, no dobra, tu jest fajnie, będziemy w butach bokserskich walczyć, wiesz. No tylko jeszcze nie dogadaliśmy tych rękawic, nie? A on, kurwa, naciska na to duże, a ja muszę nokautować. No bo widać, że on chce wydłużyć na czas, ale jesteś przygotowany kondycyjnie, teraz to byłeś w treningu, tak, jestem, no jedyne co, to właśnie te 2 tygodnie leżałem, dwa tygodnie, 11 marca do dzisiaj 20, to 9 dni, tak? No to te 9 dni, kurwa, na chacie siedziałem, no. Już w piątek się niepotrzebnie najebałem, bo byłem pewny, że nie walczę, nie? Ale no zmusili mnie. Mówią, że nie zmusili. Jak nie chcesz, to nie możesz walczyć, ale ogólnie to nic nie jest, powinieneś walczyć. Co się, kurwa, wydarzyło właściwie? Tutaj? No, zawodnik, który nie chciał walczyć, próbowali go zmusić do walki. Nie uważasz, że Ferrari, jako że jest graczem pokera, to czy to nie jest po prostu zagrywka taka typowo gracza pokerowego, że on po prostu wiedział, że do tej walki musi dojść, bo jednak to jest, powiedzmy, najbardziej wyczekiwana walka, to czy cały scenariusz nie był po prostu pisany pod to, żeby wyciągnąć jeszcze więcej? Wiesz co, tutaj nie chciałbym... Nie, wiadomo, to ja się pytam, tylko, co myślisz? Ja nie jestem lekarzem, nie znam się na tym, jeśli rzeczywiście jest kontuzjowany mega, to ja bym był pierwszą osobą, która by mu odradzała, z drugiej strony rozumiem federację, że jeśli jest minimalna szansa, to chcą spróbować. To rozumiem, no.
Rozumiem. A już a propos twojego przeciwnika, żeby nie pytać o kogoś innego, to bo ogólnie jest taka sytuacja, że twoja narracja jest taka, że jak ty przegrasz, to w sumie kurwa nic się nie stało. Nie, no w sumie nic się nie stało. Ale wiesz, się ze mnie śmiali, no. No tak, ale wiesz, ty masz tak z widzami, że wiesz, ty się z nich śmiejesz, oni się z ciebie śmieją, ale że generalnie no wuja jest taki, jaki jest. No to w sumie mi się wydaje teoretycznie, że ty jesteś na takiej i tak wygranej pozycji. Co by się nie działo, to i tak... Powiem ci tak, moi widzowie to są tego typu ludzie, że oni postawią na mojego rywala. Jak ja przegram, to wygrali pieniądze, ale jak ja wygram, to będą mówić, że im kupon zjebałem, nie? I będą mnie wyzywać. Nie, to są tego typu ludzie, nie? Jak ja było moje ogłoszenie w Fejmie, to oni, oj, po co tam idziesz, nie umiesz. I nawet jakbym na przykład wyprowadził najbardziej techniczny cios na świecie i najszybszy i najsilniejszy, to oni tak powiedzą, słaba kondycja, coś tam, nie ma techniki, nie ma dynamiki, więc no, tacy są moi widzowie. No, dlatego jebać ich, ale też jebać mnie wedle ich. Jedna rzecz mnie w tobie zastanawia i jestem ciekawy, z której strony to jest bardziej, że tak powiem, pod publikę, w cudzysłowie, a której to jest prawda, bo z jednej strony jesteś osobą, powiedzmy, pewną siebie, trochę arogancką, w pozytywnym słowa tego znaczeniu. No nie wiem. No nie, no ale wiesz co chodzi, nie? Że z jednej strony jesteś pewny siebie, ale z drugiej strony masz takie, że w sumie każdy mógłby mieć takie zasięgi jak ty, że ty się za bardzo niczym nie wyróżniasz, że ta walka też jest taka, że nie wiesz dlaczego to jest walka wieczoru, wiesz, że z jednej strony masz taką skromność, a z drugiej strony... Wiesz co, ja nie uważam, że to jest skromność, tylko no... Ja wstaję o 8 i coś robię, nie? I wydaje mi się, że to jest ta różnica, że ludzie nie wstają o 8 i nie robią. Jest bardzo dużo influencerów, którzy najchętniej to by leżeli chujem do góry cały dzień. No zresztą mój rywal mówi, że on pójdzie na trening i mu się już nic nie chce w ciągu dnia robić. Wydaje mi się, że ja też mam trochę inną sytuację, bo ja nie mogę nic nie robić, bo jest ileś osób zależnych ode mnie, więc... Więc no, ale mi to jakoś nie przeszkadza, nie? Ale tak, uważam, że jest sporo osób bystrzejszych, jest sporo osób inteligentniejszych, jest sporo osób zabawniejszych. Nie wiem. Wydaje mi się, że dlatego, że ludzie chyba na mnie patrzą, o i tak jestem lepszy od niego, tego mogę oglądać, a ludzie lepsi ich wkurwiają. To też jest może coś takiego, nie? A propos jeszcze właśnie twojego rywala, to no, on na każdym praktycznie polu pokazuje, że jest trochę taki dwubiegunowy i sam, no wiesz, chodzi mi o to, że mówi jedno, a zupełnie te akcje, które robi, są zupełnie inne, nie? Że z jednej strony nie zależy mu na zasięgach, z drugiej bierze walkę Fejmy, z jednej strony nie zależy mu na zasięgach, z drugiej do Real Castu zaprasza wszystkich z ekipy po kolei i osoby, które mu zrobią zasięg, nawet ciebie, gdzieś ty go tam no, trochę zmaltretowałeś psychicznie. I co go w ogóle czeka według ciebie po tej gali? Ja to widzę tak. Jak wygra, to trochę się, to ze mnie się pośmieją przez tydzień i mu to nic nie zmieni. A jak przegra, to w sumie nic się nie stanie, bo i tak większość osób myśli, że przegra. No nie wiem, bo zobacz, są ludzie, którzy potrafią zasięg Fejmu wykorzystać, potrafią się tutaj na nowo odrodzić, potrafią się w ogóle stworzyć, im się chce. No on tu, wiesz, sobie przyszedł, wiesz, nic nie robi tak, żeby przekuć tą walkę wieczoru. Jest mi poniekąd trochę przykro pod tym względem, bo ja myślałem, że jeśli komuś się nie wiedzie i dostaje szansę, to on za tą szansę złapie. I ja bym się na przykład, tak, ja bym się nie zdziwił, wiesz, jakby tam kurwy matki latały, kopnięcia, liście, bo trzeba było zrobić coś. Nie mówię, że akurat tak, bo trzeba zrobić coś, on nie zrobił nic. Więc no, o walce ludzie pamiętają 2 tygodnie, no nie wiem, 3 gale później już nikogo o tej gali, która tu będzie, nie będzie pamiętał, a też o tych, które się wydarzyły na face to face, to będą w kompilacjach do końca internetu. Zobaczymy cię jeszcze w tym roku? Tak, tak, 2 razy. Zajebiście. Także życzę sukcesu. Dziękuję bardzo. Powodzonka. Zobaczymy. Bombelo, co tu się kurwa wydarzyło? Nie wiem, pierwszy raz taka sytuacja. Trochę już mi się nawet spać chce, nie? Ale ty lubisz dymy. No tak, no było za dymiarską, trochę w innej, jakby w innej oprawie, bo były negocjacje na żywo, czego nigdy nie robiliśmy w sumie, ale kurwa zależało mi też mega na tej walce, nie? Więc trochę tam trzeba było dokręcać śrubki,
Ważne jest to, że będzie ta waleczka, tylko że jeszcze trzeba dograć zasady, bo tam chłopaki cały czas się przekomarzają, nie? A ogólnie jak oceniasz konfę i tą nadchodzącą galę? Dobrze, nie? To w sensie gala ma predykcję na rekordową. No i live też był na pełnej kurwie, nie? Więc tam tych ludzi na żywo było mnóstwo, tym bardziej, że ostatnio zauważyłem, że na YouTubie nie za dużo się dzieje. Więc fajnie, że tydzień przed galą zawsze, ja tak widzę na przykład to, ten biznes w sensie, że jak tydzień przed galą i trochę wcześniej nic się nie dzieje i w tym ostatnim tygodniu przed galą się dokurwi, wiesz, mocniejszą iskrę, to później na tych programach jest jeszcze dużo ludzi i ten finał jest taki, że te 7 dni to jest takie idealne, nie? I teraz udało się to wyciągnąć. Mhm. Poza tym, jak już ktoś ogląda i jest dużo ludzi, którzy oglądają tą konfę i poświęcają dużo czasu na to, no to jak ich jest mnóstwo, to oni finałowo też jakby kupują pay-per-view, żeby jakby tą wisienkę na torcie dostać, nie? Wiesz, o co chodzi. To po co tak naprawdę przyszli, nie? I wiesz, gala wtedy się wzmacnia po prostu, mhm. nie? A jak twoje przygotowania na gole? Gola nie chce walczyć, z tego co słyszałem. Czemu? No nie chcę walczyć po prostu. Ale wagę zbijasz? No coś tam sobie zbijam, nie? A jesteś na keto? Jestem na keto. Czemu? Tutaj Błażej zainspirował mnie na, żeby wejść sobie na ketozę. Z Ulfikiem 10 dni już jesteśmy i trzymamy radykalnie w sumie to, nie? Zobacz jak ładnie. Ale czemu akurat keto? Zaraz wam pokażę efekty. Nie no, to ogólnie Szmeksi jest trenerem i mega ogarem w świecie sportu, nie? Więc on będzie wiedział, ale Błażej schudł 40 kilo 50. w rok? 50 w rok, nie? No, ja będę drążył, bo ja jestem akurat przeciwnikiem keto. Wiesz, także co? Jestem ciekawy, co cię skłoniło, czy bardziej to, że właśnie, że jest duży rygor i dlatego będziesz się trzymał, czy coś innego? Nie no właśnie, powiem ci, że ja... Nigdy nie miałem czegoś tak. Inaczej, ja diety kurwa nigdy nie trzymałem, nie? Zawsze sobie lubiłem podjadać, tylko na przykład jak zbijałem trochę wagi więcej, jak zacząłem, jak wiesz, jak trenowałem ostro i tam rzucałem wtedy, jak z trenerem się tam kulam i tak dalej, to wiadomo, że zbijałem wagę, a jadłem wszystko, wiesz o co chodzi? A i tak waga leciała w dół. Tylko z ketozą jest tak, że traktuję to trochę jak taką gierkę strategiczną, nie? I fajne jest to, że na przykład rzeczywiście jak jestem na tych tłuszczach, nie? Teraz już jestem w tej fazie adaptacji, nie czuję tak głodu, nie? Jakby to potwierdzam tak kurwa z pierwszej ręki. No tak, że, nie, to działa. Tak, to, że naukowo to jest chyba też potwierdzone, tak, nie? Tak, że nie czuję tak głodu i na przykład zawsze byłem, jak byłem na stacji benzynowej, bo też dużo tripuję, nie? No to zawsze były te hot dogi, kurwa i tak dalej. Nie chciało mi się robić tych pudeł, a teraz stary. Teraz mam kabanosy, stary. I to był jakiś taki, wiesz, klucz, kurwa, do tego, żeby może, wiesz, utrzymać to, nie? I zjem sobie taką paczkę kabanosów, tam mam 550 kalorii, węglowodanów, tam kupuję też takie, żeby tam było 3 gramy na 100 ten. I potrafię się tym najeść, stary, wiesz, dużo piję, w ogóle fuj mi się chce pić, stary. Też nie czuję się wzdęty, mimo że, wiesz, jestem tęgi. To zawsze miałem ten brzuch tak wykurwiony, a teraz, wiesz, jestem taki luźny po prostu, bardziej żywy, energiczny. Coś jest w tej diecie, co mi się podoba. Tak, ale nie jestem jakimś sekciarzem keto, nie, żebyś nie myślał. Po prostu mam zajawkę na to, może się, nie wiem, luz, nie? Może za 20 dni powiem sobie, kurwa, mam ochotę na burksa i tym pierdolny, stary, bo... To może być nie ten. Keto taka, wiesz. Może być też, wiesz. Może być. Mogę zapytać, czemu jesteś przeciwnikiem keto, czemu... jakie są, wiesz, argumenty? Bo ja byłem ponad rok, mam perfekcyjny... Zróbcie dymy. Najlepsze, wiesz, w historii. Wszystko po środku normy. Schudłem 50 kilo. A czy nie, inaczej. Fantastycznie, tak? Wiesz, dla mnie... Wiesz, jeść tłuste jedzenie, wiesz, burgera bez bułki, z bekonem, znaczy nie, to jakby to, tak, że tak, na przykład, wiesz, ktoś ma preferencję, to dla mnie już... Ja lubię tak, ale właśnie, dla mnie na przykład wtedy już jest koniec tematu, nie? Jak ktoś mówi, że po prostu lubi tak jeść, to ja już dalej nie wnikam, bo to jest najważniejsze w diecie, nie? Że musi ona sprawiać jakąś przyjemność. Jedyna dieta, która mi tak naprawdę, no, tak, ale... naukowo rzecz biorąc, nie ma żadnych potwierdzeń, żeby ketogeniczna dieta była lepsza niż dieta zbilansowana. Po prostu, nie ma takich badań. Jak były badania, gdzie porównywali na przykład dwie diety, taką i taką, i
zgadzała się ilość na przykład makroskładników, właśnie białka, błonnika, no to okazało się, że wyniki były takie same. I to nie tylko wyniki, jak chodzi o redukcję tkanki tłuszczowej, ale też jak chodzi o czy zmniejszenie glukozy nadczo, insuliny nadczo. I generalnie wszystkie wyniki były praktycznie takie same, więc dieta keto, ja nie mówię, że jest gorsza. Nie? Bo to chce... To jest pewnego rodzaju wyzwania. Ktoś lubi wyzwania, tak? Walka z samym sobą, tak? Tak, ale to jest też można być odklejencem, że bierzesz się za takie wyzwanie, a możesz sobie opierdalać różne rzeczy. Ale ja ci powiem, jak ja to widzę na przykład. Ja na przykład twój lubię sosy, wiesz, jakieś tłuste rzeczy, stary, i dlatego mi to siedzi po prostu. No tak. Mi to po prostu smakuje. No nie, wiesz, czaj, jem to, co lubi. Ale lubię też ryż, lubię makaron, stary, lubię kurczaka, nie? Tak, ale mam fazę na keto i jedną rzecz, którą ci powiem tak, wiesz, z autopsji, że jak byłem na cateringu, bo teraz wiadomo, mam catering swój keto, nie? Żeby była ta różnorodność tych posiłków i tak dalej, ale jak miałem catering, stary, wiesz, zbilansowanych posiłków z węglami i tak dalej, to mimo wszystko czułem się taki, kurwa, trochę zmęczony, jak to wpierdalałem. A jak jem keto, to mam totalny luz, więc tu jest też taki jakiś komfort. Nie wiem, czy to jest placebo, nie? Jestem, stary, tak jak kiedyś mówiłem, samoświadomy, że staram sobie zawsze być neutralny w tym wszystkim, ale coś jest takiego, że no, jestem taki, wiesz, bardziej elektryczny, stary, nie? Nie, nie wiem, spoko, nie, czy, jakby wiesz. No, ale badania też potwierdzają, że niby wprowadzenie tego organizmu w stan tej ketozy powoduje to, że w sumie jesteś taki jakby natchniony na wenie, nie? Chociaż nie wiem, jak to wygląda do końca. Ja 140 kilo ważyłem, różnych sposobów próbowałem, różnych diet, tak wszystkiego, no nic mi tak nie siadało. Znaczy właśnie to jest jakby plus i minus diety ketogenicznej, że ona jest skuteczna, ale z drugiej strony no jest rygorystyczna, no bo wiesz, usuwasz dużą gamę produktów, i u wielu osób to się nie sprawdzi właśnie, no nie, no zajebiście. I wiesz, u wielu osób chodzi mi o to, że takie polecanie w ciemno każdemu, no to może się wiązać z tym, że na przykład ktoś wpadnie w zaburzenie odżywiania, wpadnie w niedobory, jak źle to skomponuje, bo na diecie ketogenicznej... To jest coś takiego dla ludzi, co... Ja bym tego nie polecał w ogóle przede wszystkim nastolatkom, nie? Osobom, które tam mają 18-19 lat. Przed Murciks. A Murciks jest na keto? Czy... No tak. Aha, a był, ale... Tak, w sensie tak cyklicznie, nie? To okay, raz cyklicznie, jest, raz nie. Okej. Okay. No to ja ci powiem, że ja to proponuję ludziom, którzy mają też bułę, żeby wyjebać na przykład na catering, nie? No. I na przykład przez pierwszy miesiąc się wdrożyć, a potem na przykład rozkminiać, że masz pół cateringu i weekendy sam sobie gotujesz na przykład w tygodniu ten, aż sobie dojdą do takiego, wiesz, do takiego ogaru w tym wszystkim, żeby sobie... Czy to nie jest trochę tak, że wiesz, Amadeusz gra w pokera, on zna pewne zagrywki, doskonale sobie zdaje z tego sprawę, że Fame chce go mieć na tej gali i bez niego no, ta gala, wiadomo, że by dużo straciła. On niekoniecznie może by tak dużo stracił. I czy to nie jest po prostu taka zagrywka, wiesz, pokerowa, żeby po prostu Fame grał, wiesz, że on gra pierwsze skrzypce, nie? A Fame mu się podporządkowuje, tak jak na przykład było z Murańskimi, że oni coś zrobili, i wiesz, to zostało zepchnięte na bok, zapomniana sytuacja tylko po to, żeby ich ściągnąć. Ciężko mi mówić, no nie jestem w jego ciele, jeżeli mówi, że go naprawdę ta noga boli, no to powiedziałem, no to niech nie walczy. Mi to tylko zależało, żeby szybko podjąć decyzję, bo ja mam na przykład teraz do siebie duży żal, że to tak się przyciągnęło wszystko, że już to zaczęło nużyć. Te negocjacje, a może tak, a może tak. Podjąć decyzję raz i dwa. Ja nie chcę tutaj mówić, że może on... No byłem przy tej rozmowie, wiem co lekarz powiedział, ale jeżeli go boli, no to niech nie walczy. Nie? To jest taka moja tutaj decyzja i myśl. No lekarz powiedział, że tam wszystko się wydaje ok z tą nogą, ale być może wcześniej było poważniej i no, faktycznie tam pokazywał mi zdjęcia, że była spuchnięta ta noga. Jeżeli odczuwa taki ból, że nie jest w stanie walczyć, no to niech nie walczy. Tylko mi chodzi o to, że skoro o tym wiedział wcześniej, to mógł mi już na cage'u też o tym powiedzieć, że to wszystko się wydaje takie dziwne. No właśnie dlatego o to pytam, nie? Że tak się to wszystko złożyło. Już właśnie, no nie wiem, ciężko mi ocenić, muszę to wszystko przeanalizować, to jest takie... Nie jestem zadowolony po dziś. Rozumiem. Jakoś tak. A jakiś materiał na Polaka się szykuje, czy na razie w odstawkę no poszedł, tego... czy nie ma po prostu dowodów i olałeś? No, znaczy tam już to wyjaśnione jest. Jedynie co to mogę dodać wypowiedź tej dziewczyny. I będę miał jeszcze z nimi face to face. No, i Boxer też będzie prowadził, we dwóch będziemy prowadzić, no to tam już to finalnie wszystko przedyskutujemy.
coś dzisiaj było nie tak, uważam. Chciałem zapytać o przebieg badania Amadeusza. Jak to w końcu wyszło, jak to jest z tą jego nogą? Czy on rzeczywiście ma tę kontuzję, nie ma? Czy może walczyć, czy nie? Znaczy, to czy może walczyć, to przede wszystkim jest jego decyzja. Oczywiście. Nikt nie zaprzecza temu, że Amadeusz miał coś, jakieś uszkodzenie, nazwijmy to kontuzją. Miał badanie, my dokumenty z tego badania widzieliśmy. Tą dokumentację udostępniliśmy lekarzowi, którego dzisiaj zaprosiliśmy. Ortopedzie niezależnemu, tak, żeby tutaj nie było żadnych zarzutów o to, nie wiem, że żeby to był ktoś związany z federacją. Zaprosiliśmy niezależnego specjalistę, który ocenił dokumentację, którą wcześniej Amadeusz do nas dostarczył, no i przeprowadził badanie takie, jakie mógł dzisiaj tutaj na miejscu zrobić, oceniając, że stan, który widzi na ten moment, no, w takim badaniu klinicznym, nie stwierdza uszkodzenia, nie stwierdza kontuzji, natomiast no, nikt nie może zaprzeczyć temu, że Amadeusz odczuwa dolegliwości bólowe. No, po prostu o tym informuje, tak to wygląda. No, cóż, no, jego decyzja po prostu, czy może zobaczyć. Mi osobiście jedyne, co się nie podoba, to zarzuty typu, że my Amadeusza do czegoś zmuszamy, no bo no, absolutnie mija się to z prawdą. No, przede wszystkim nie możemy nikogo do niczego zmusić, tak? Staramy się zachować jakby ze strony federacji obiektywnie, na pewno nikogo nie faworyzujemy. Staramy się pójść na maksymalne ustępstwa wobec zawodników obydwu, tak, żeby było fair i no cóż, no, zależy nam na tej walce. Mm-hmm. No to chyba jest oczywiste, no, i normalne, wiadomo, tak? Natomiast no, absolutnie nikogo do niczego nie będziemy zmuszać. Rozumiem, a jak ogólnie pan tak ocenia przebieg tej konferencji? Nastawienie, bo widziałem, że tam trochę nabuzowany. Znaczy, no, jak to konferencja? Dużo emocji, tak, mam nadzieję, że zresztą chłopaki zadeklarowali, że do tej walki dojdzie, tylko muszą ustalić szczegóły. My się jako federacja do tego dopasujemy i zapewnimy, żeby nie wiem, czy to pole walki, czy to będzie taka, czy inna klatka rzymska, czy nie rzymska, czy cokolwiek panowie sobie wymyślą, żebyśmy to mieli do dyspozycji, żeby było to po prostu tak, jak sobie tego będą życzyć obydwaj zawodnicy, obydwaj, nie faworyzujemy nikogo. Także konfa bardzo udana, koniec końców. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz i widzimy się za tydzień na relacji z gali. Pozdro.